Witam Państwa. W związku z licznymi zapytaniami na temat nagrań programu BAR, w którym uczestniczyłem w 2003 roku w listopadzie oraz w 2004 roku w miesiącu marcu, to były spotkania wielokrotne. Mamy takie nagrania na YouTube Kaczorowski, proszę je obejrzeć na żywo. A w tym filmie chcę Państwu przedstawić od strony kuchni nagrania. Teraz to, co Państwo oglądacie, jest to zapowiedź do programu BAR i przygotowania. Więc przygotowujemy się tutaj do wspaniałego wystąpienia, które będzie dla Państwa ciekawą, powiedzmy, informacją, w którym trwają przygotowania do tego programu, więc miło mi będzie Państwa w tym programie gościć i zapraszam do uczestniczenia w programie. Zaczynamy. Proszę bardzo, wejście smoka, teraz przygotowania, zapowiedź seansu, osoby chętne już są gotowe, o, uczestniczka programu, Państwo pamiętacie imiona tych osób, które oglądaliście. Proszę teraz powolne wprowadzanie, pasy. Pan Krzysztof przygląda się sprawie. Tak pracują kamery. Wypowiadam cyfry, za pomocą których wprowadzam. A teraz prowadzenie do przodu za pomocą palca. Jest to działanie niewerbalne. Proszę. Czy pani jest podatna na sugestie? No myślę, wszyscy artyści, aktorzy, osoby otwarte, spontaniczne są podatne. Nie ma z nimi problemu. Nie mają oporu przed publicznością, bo są skoncentrowane, potrafią się skoncentrować, poddawać się sugestiom. Proszę bardzo. Jak ładnie poddaje się pani. Aż za bardzo, bo za głęboko ją wprowadziłem. No ale chcę pokazać wszystko w przyspieszonym tempie, bo mam też ograniczony czas. Pani już tak leci, że chciałbym zrobić most kataleptyczny. Nie wiem, na ile mi się to uda. Przygotowują panowie krzesła. Pani siada. Następnie następną panią wprowadzam. Imiona są dla mnie mniej ważne. Nie byłem aż takim zwolennikiem tego programu, no ale uczestniczyłem w przebiegu niektórych zdarzeń. Proszę bardzo. Mówię, zasypiasz, śpisz, a teraz podchodzę do pana. Jak pamiętam, Leszek, który bardzo głęboko mi wszedł w trans, bo miałem na końcu problem z nim. A teraz most kataleptyczny. Proszę bardzo. No, kamerki by z boku pokazałem nam ciekawie, jak ten most wygląda kataleptyczny. Teraz podejdzie pan Krzysztof, będzie sprawdzał. I już widzę, że sprawdza, jakie sztywne ciało. Silny, mocny. Bardzo dobrze. I teraz jesteś na pięknej plaży. Może pan to wszystko mógłby musi mać bardzo, by nie leciało do tyłu. Piękna plaża.
Świetnie. Teraz most kateleptyczny. Osoba poddana hipnozie poddaje się sugestiom. Ciało sztywne, drętwe. A moje sugestie, które teraz utrwalają przebieg seansu, polegają na mówieniu, że ta osoba leży na plaży, odpoczywa, czuje się wygodnie, odpoczywa, opala się. Takie będą później po tym seansie jej zeznania, że widziała siebie na plaży. No świetnie, kamerki z boku nam niewiele pokażą. Pan Krzysztof zdziwiony, wyraża swoje zdziwienie. Włączyłem jego nawet do bioterapii, bo trzyma ręce na główce, nagrzewa główkę. Osoba poddana hipnozie uważa, że jest na plaży i czuje ciepło z rąk pana Krzysztofa. Świetnie. Następna osoba, jak śledź, leży na dwóch krzesłach. Jak widzicie państwo, główka podparta od tyłu, nogi też, nawet czubki nóg, szpileczkach i na szpileczkach oparte nóżki. Jeżeli by kamera z boku pokazała, ale to państwo później zobaczycie, jak będzie kamera z boku pokazywała od dołu nawet. Świetnie. Teraz wziąłem panią trzecią w hipnozie. Świetnie. I ona mi też pomaga. Świetnie. Panie dalej są na plaży. No już wystarczy, bo czasu nam nie starczy. To zaczynamy wyprowadzać, panie. Wyprowadzamy z seansu. Raz, dwa, trzy. Dobrze, przyklejają się do siebie. Bardzo dobrze. Zapominasz wszystko. Jesteś teraz już w swoim miejscu. Jesteś w hipnozie. Powiedz dobrze. Świetnie. Proszę bardzo, publiczność bije brawo. No i teraz za chwilę przejdziemy do następnego programu. Już świetnie. Były to nagrania z kamery amatorskiej, a teraz państwo oglądną z kamery telewizyjnej filmu na żywo, które nagrywali telewizja w tym dniu. Proszę bardzo. Tam, gdzie mam? Tam, siedzi mam. A może dziewczynką się pobawisz? Nie. Nie, sam. To baw się sam. Świetnie. Teraz powoli wyprowadzamy osoby z seansu hipnotycznego i przystąpimy teraz do oglądania nagrań z kamery telewizyjnej. Proszę państwa, i teraz nadchodzi moment, który zapowiadałem kilkakrotnie. Wczoraj naszych barowiczów odwiedził hipnotyzer Andrzej Kaczorowski. To, co się stało w domu barmanów, tak nami wstrząsnęło, że postanowiliśmy pana Andrzeja zaprosić na dzisiejszy program na żywo po to, aby mógł całej Polsce zaprezentować swoje umiejętności. Witamy Andrzeja Kaczorowskiego. Panie Andrzeju, zanim
przystąpimy do seansu hipnotycznego. Proszę powiedzieć, czy hipnoza jest całkowicie bezpieczna dla naszych uczestników? Jak najbardziej bezpieczna hipnoza jest. Wczoraj zademonstrowałem takie pokazy zbiorowe, żeby udowodnić to, że jest bezpieczna i to, że hipnoza na pewno uczestnikom tego seansu dała większe poczucie swojej wartości, pewności siebie. Są na to dowody, bo panie wypowiadały się, że czują się lepiej. A nikomu jeszcze nie zaszkodziła hipnoza, a wręcz przeciwnie. Jest to jedna dobra forma wstępnych relaksacji, odprężenia, rozluźnienia, takiego stanu panie Andrzeju, swobody. No, można by o tym mówić długo, ale tak bardzo krótko. Jaki jest mechanizm hipnozy? Do końca niezbadany mechanizm hipnozy. Na czym polega hipnoza? Określa się potocznie, jako to sen jest, ale sen hipnotyczny. Jest to stan pomiędzy jawą a snem. Kiedy jeszcze nie zasypiamy, a jesteśmy w stanie z takiej zmożonej aktywności naszego umysłu na stan czuwania. Są osoby, które zapadają w głębszą fazę snu hipnotycznego. Ja to określam raczej, jestem zwolennikiem teorii Messnera, które określa, że to magnetyzm, oddziaływanie pola elektromagnetycznego na drugą osobę i tu wchodzenie w pole informacyjne drugiej osoby, ale jest to w dalszym ciągu taki stan półsnu. Panie Andrzeju, w takim razie proszę bardzo, zacznijmy. Jestem bardzo ciekawy, widziałem materiały filmowe, jestem pod wielkim wrażeniem tego, co się stało. No spróbujemy. Wiem, że kto z was zgadza się? Mamy Frytkę, Agnieszkę, Altka, Leszka, Magdę i Maćka. Prosimy bardzo. Dobrze, proszę bardzo. Może tak, zademonstruję tutaj coś ciekawego dzisiaj. Jest tak zwana hipnoza werbalna i niewerbalna. Werbalną hipnozę stosujemy za pomocą słów, głębokiego, powolnego wprowadzenia w ten stan, a ja dzisiaj zademonstruję trochę hipnozę niewerbalną. I tutaj tak jak o, już tu pani siedzi, pani Agnieszka. Będę próbował to robić, pani Agnieszko. Pani jest zdecydowana na współpracę. Proszę, będzie pani patrzyła mi tylko w oczy. Ja przypominam tą cyfrę, którą wczoraj spracowałem z panią. I poczuje się pani teraz senna, zmęczona, leniwa. 3, 6, 9, śpisz. 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 Twoje ciało robi się sztywne, śpiące, śpisz. Zapadasz głębiej. Głębiej śpisz. 3, 6, 9, śpisz głębiej. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Jesteś w głębszym stanie. Bardzo dobrze. Twoje ciało reaguje teraz już na mój głos. 3, 6, 9, wszystko śpiące. A teraz wykonasz moje polecenie. Kiedy odliczę od 1 do 3, wejdziesz w głębszy stan, zaśniesz i wstajesz powoli. Raz, dwa, trzy. Teraz powoli wstajesz. Słyszysz mój głos i wykonujesz moje polecenia. Teraz idziesz powoli ze mną. Powoli. Teraz działam na twoje trzecie oko. Idziesz za moim palcem. Idziesz za moim palcem. Bardzo dobrze. Jeszcze. Śpisz. Teraz zasypiasz głębiej. Śpisz. Twoje ciało robi się teraz sztywne, śpiące. Kiedy odliczę do 3, polecisz do tyłu. Raz, dwa, trzy. Śpisz. Jesteś w głębszym stanie snu. Teraz usiądniesz, śpisz, zaśnij głębiej, śpi. I teraz pięknie zapadasz głębiej. 3, 6, 9, śpisz. Głębszym jesteś w stanie. Muszę powoli się śpieszyć. Panie Agnieszko, powolutku to samo. Wstanie pani teraz, dobrze? O, a może tu wejdziemy? Proszę patrzeć mi w oczy teraz. Głęboko w oczy. 3, 6, 9, śpisz. 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 Jesteś w głębszym stanie snu. Śpisz. Bardzo dobrze. Zapadasz głębiej. Śpisz.
głęboko zapadasz głębiej. Już w głębokim śnie, proszę położyć krzesło. Śpisz i teraz usiądniesz, zaśniesz głębiej. Słyszysz mój głos, wykonujesz moje polecenia, śpisz. Twoje ciało śpiące, leniwe, zmęczone, śpisz. O, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, śpisz. Jesteś teraz na pięknej plaży. Plaży. 10 minut jeszcze mamy. Nie musimy się śpieszyć. O, tu pani. Niech pani siedzi. Rozluźni się. Pani zgodna co do tego? Proszę patrzeć mi w oczy. Teraz zastosuję werbalne oddziaływanie. Słyszy pani mój głos? Słyszę. 3, 6, 9. Śpisz. Trzy. 6, 9, śpisz. Twoje ciało śpi. Teraz zasypiasz. Nie słuchasz mojego głosu. Ta muzyka, którą teraz słyszysz, będziesz się w nią wsłuchiwała i zasypiasz. Śpi. 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 O, pan Leszek. Oprzeć się, panie Leszku. Pan jest zgodny co do dzisiaj. Panie Leszku, patrzy pan mi w oczy. 3, 6, 9, śpisz. 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 Twoje ciało leci do przodu, zasypisz. Raz. Śpisz. Śpisz. Śpi. Jesteś w górach. Śpisz. Trzy, sześć, dziewięć, śpisz. Śpisz. Będziesz spał, dopóki cię nie wybudzę. Wchodzisz w głębszy stan snu, przyjemny stan rozluźnienia. Twoje ciało zasypia. Niech pani położy ręce, żeby nie upadł. Trzymać ręce. Potrzymać ręce tu lekko, żeby nie upadł. Śpi. Śpisz. Twoje ciało wiruje teraz jak dysk. Można dwa krzesełka. Śpisz. Bardzo dobrze reagujesz teraz. Jesteś w głębszym stanie hipnozy. Czujesz się teraz dobrze, przyjemnie. Proszę tak położyć tu i może tu. Jeszcze mamy 9 minut, także spokojnie. Dobrze, spokojnie. Chcę jak najwięcej zademonstrować państwu, na ile mi się uda to. Jesteś w głębszym stanie i teraz wykonujesz moje polecenia. Nic nie pamiętasz. Wstajesz. Wykonujesz moje polecenia. Podchodzisz do przodu. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze reagujesz. Teraz spowoduje, że twoje ciało będzie sztywne jak deska. Kiedy liczę od 1 do 3, śpisz i twoje ciało robi się sztywne. 1, 2, 3. Ciało leci do tyłu. Zasypiasz. Śpisz. Jesteś deską. Sztywne ciało. Śpiące. Sztywne ciało, sztywne jak deska. Jesteś deską. Bardzo dobrze. Reagujesz bardzo dobrze. Przyjemnie. Śpisz. Panie Krzysztofie, można prosić? Tak, sprawdzi pan to ciało, jakie sztywne. Pan zobaczy, deska. Sztywne, deska. Silne, mocne. Bardzo dobrze. I teraz jesteś na pięknej plaży. Mógłby pan tą śliczną główkę utrzymać tak, żeby nie leciała do tyłu? Piękna plaża, piasek. I teraz będziesz opisywała mi to morze, które widzisz. Teraz powoduje je widzenie w twoim umyśle. I widzisz piękne morze. Jesteś, leżysz na piasku. Opisz mi teraz, co widzisz. Słońce, piękne słońce. Szum fal. Szumią fale. Posłuchaj, ta muzyka jak przypływa, odpływa. Śpiew ptaków. Śpiew ptaków. Leżysz na plaży i to, co mówi, jest prawdą. I teraz opisz mi, jak się czujesz na plaży. Wygodnie ci jest?
Bardzo wygodnie. Ciepły piasek? Ciepły piasek. Wygodnie ci się leży? Bardzo wygodnie. Miękko? Miękko. Czujesz się wygodnie teraz? Bardzo. Bardzo wygodnie. Chciałabyś tak spać? Tak. Śpi. Śpisz głębiej. Leży na piasku. Czuję się wygodnie, przyjemnie, słyszy pan. Twoje ciało sztywne, śpiące, bardzo sztywne. Tak jest. Sprawdzam, jakie ciało sztywne. Jesteś teraz na piasku. Odpoczywaj. Dwa krzesełka. Teraz jesteś w głębszym stanie przyjemnego, hipnotycznego stanu. Czujesz się bardzo przyjemnie. Wykonujesz teraz moje polecenia. Odliczam od 1 do 3 i wstajesz, zasypiasz. 1, 2, 3. Śpisz. Powoli podchodzisz do mnie. Wykonujesz moje polecenia. Bardzo dobrze. Twoje ciało robi się teraz sztywne i mocne. Kiedy odliczę od 3 do 3, zapominasz wszystko, zasypiasz. Teraz nie słyszysz moich słów. Zamykaj się. Nie słyszysz, słyszysz szum wody. Teraz wykonasz swoje polecenie. 1, 2, 3. Twoje ciało leci do tyłu, zasypiasz. Sztywne ciało, śpiące. Jesteś deską. Deska. Sztywna. Teraz deska. Deska. Jesteś sztywna. Deska. Wygodnie leżysz teraz na pięknej plaży. Czujesz się bardzo dobrze. Przyjemnie, zasypię, śpi. Bardzo dobrze. Śpisz. Bardzo dobrze. A teraz śpi. Teraz śpisz. Teraz ty słyszysz mój głos, wykonasz moje polecenie. Podejdź do przodu. 3, 6, 9. Podchodzisz do mnie. Jesteś terapeutką. Będziesz, podchodzisz, wykonujesz moje polecenia. Teraz będziesz uzdrawiała. Podnieś rączki w góry. Teraz trzymaj rączki. Zasypiaj. Śpi. 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 Trzymasz rączki tu mocno. Jesteś teraz terapeutką. Śpisz. Nie wyjdzie nic z tego. Panie Krzysztofie, może pan jedną ręką tutaj szukać? Oczywiście, tak. Bo tu nic nie wyjdzie. Siadasz, zasypiaj, śpi. Śpisz. Teraz jesteś na pięknej plaży. Widzisz ten piasek, słońce. Opisz mi to, co widzisz teraz. Opisz mi to, co widzisz. Fale widzę. Tak. Fale? Nie. Słońce. Promienie słoneczne. Pięknie, piasek ciepły. Miękko mi jest bardzo. Wygodnie ci tak leżeć? Tak, bardzo. Ciepło jest? Ciepło. Taką siłę czuję. Czujesz siłę. Teraz będziesz czuła większą siłę, przypływ siły, energię. Twoje ciało dalej sztywne. Gorąco jest. Gorąco, jest ciepło. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Ciepło, gorąco. Teraz przekazuję raport na pana Krzysztofa i pan będzie mógł przeprowadzić rozmowę z osobą, dobrze, która jest w hipnozie. Po przekazaniu raportu słyszy pana głos, bo inaczej by nie słyszała. Teraz będzie odpowiadała na pana pytania. Proszę, raport przekazany. Pytaj. Gdzie jesteś? Jestem w barze. Są gorące krzesła. 3, 6, 9. Panie Krzysztofie, jeszcze dużo tu przytrzyma. Teraz widzisz bar ten. Zobacz go. Zobacz bar, widzisz. Przeprowadzam cię do baru teraz. Widzisz bar? Zobacz go z góry teraz. Teraz jesteś jasnowidzem. Jesteś na samym suficie teraz. Opisuj to z góry. Krzysia i Bisza. Tak? Co Krzysiek robi? Mówi do ludzi. Tak, widzisz teraz ten bar. Uśmiecha się. Tak. Teraz znowu cię przenoszę na piękne morze. Pozostań tam, odpocznij. Jesteś nad morzem. Możesz wędrować, gdzie chcesz. Tak będziesz się czuć zawsze teraz, przyjemnie. Co czujesz teraz? Gorąco? Jest gorąco, taką siłę. Czujesz siłę teraz. Katalepsja, siła, wyrównanie energii. Dobrze, śpi. Teraz dobrze. Odliczę od 1 do 3, zaśniesz głębiej. Twoje ciało opada powoli w dół. Tu nie. Ty. 1, 2, 3. Rozluźnione. Dobrze, spokojnie. Nogi przyklejają się do ziemi.
Jesteś w głębszym stanie snu. Śpi. Śpi. Twoje ciało reaguje na mój głos. Teraz poruszam cię energią, jakbyś była drzewem. Lecisz do przodu, do tyłu. Wirujesz teraz. Wirujesz. Twoje ciało poddaje się moim sugestiom wpływu. Mamy półtorej minuty jeszcze, panie Andrzej. Teraz zademonstruję Agnieszka piękny pokaz. Występuję publicznie i pokażę teraz piękny mostek. Publiczność bije brawo dla pani Agnieszki. Ukłoń się, Agnieszka. I teraz zademonstrujesz piękny mostek. Jesteś akrobatką. Można nacisnąć. Wracasz. Pięknie. Ukłoń się teraz publiczności. Pięknie. Teraz cofnij się, usiądź i zaśnij. Śpi. Śpi. Śpisz dalej. Śpisz dalej. Twoje ciało wiruje głębiej. Teraz jesteś na plaży, piasek. Opisz mi to, co widzisz teraz. Słońce świeci bardzo na mnie. Chciałabyś tam pozostać? Tak. Zawsze, kiedy wypowiesz cyfrę 369, wejdziesz w ten stan. A teraz zapominasz wszystko, pamiętasz plażę, tylko plażę. Odliczę od 1 do 3, wtedy wejdziesz w głębszy stan i twoje ciało się rozluźni. Raz, dwa, trzy. Rozluźnione. Nogi przyklejają się do ziemi. Bardzo dobrze. Zapominasz wszystko. Jesteś teraz już w swoim miejscu, jesteś w hipnozie. Podejdź do przodu. Jesteś w barze teraz. Proszę Państwa, na cały czas trwa pokaz. Mam nadzieję, że w czasie reklam pan Andrzej Kaczorowski zdąży wyprowadzić z hipnozy wszystkich uczestników, żebyśmy mogli kontynuować program. Spotykamy się po krótkiej przerwie. Dobrze, możemy wybudzić wszystkich. Jeszcze jedno pokażę. Już jesteśmy na reklamach teraz. Tak, teraz będziesz dalej w hipnozie. Otworzysz oczy i będziesz w hipnozie. Będziesz widziała morze tutaj. Kiedy jest od 1 do 3, otworzysz oczy. Panie Andrzeju, po przerwie reklamowej dobrze ich obudzimy. Dobrze? Po reklamach. Teraz reklamy idą. Dobrze. Teraz idą reklamy. W porządku, ale niech pan podejdzie tutaj, jak już koniec programu. A jeszcze nie, reklamy idą i dopiero dobudzimy ich po reklamach. Ale dobrze, ale ja pokażę panu, jak osoba otwiera oczy, jest w hipnozie. Tak. Proszę podejść tu, z boku. Teraz przepraszam cię. Będziesz dalej w hipnozie. Osoba dalej będzie w hipnozie, otworzy oczy i was będzie widziała jako morze tutaj. Tak, jesteście teraz morzem. Jesteś dalej w hipnozie, otwierasz oczy i widzisz morze. Otwórz. Patrz teraz, co widzisz? Morze. Morze widzisz. Piękne morze. Piękne morze. Patrz na niebo. Jest w hipnozie. Oczy otwarte. Może być dalej w hipnozie. Wcale nie jest prawdą, że człowiek śpi i jest w hipnozie. Osoba może być w hipnozie przy otwartych oczach. Będzie wykonywała wszystkie polecenia. Może pójść do was i was nie rozpoznaje. Opisz mi teraz, co widzisz tutaj. Wodę? Morze. Morze. A tutaj na piasek? Fale. Piasek, fale. Pięknie, cudownie. Jesteś nad morzem. I teraz popatrz tu na mój dłoń. 3, 6, 9, śpisz. Jesteś dalej w głębszym stanie hipnozy. Ten śpi dalej głębiej. Śpisz. Bardzo dobrze. Teraz wprowadzam cię w głębszy stan snu. Głębszy, coraz głębszy. Teraz odliczę od 10 w dół. Będziesz małą dziewczynką. Będziesz miała 5-6 lat. To, co mówię, jest prawdą. I będziesz widziała to piękne morze, tak jak dawniej. Raz, dwa, trzy. 10, 9, 8. Wchodzisz w głębszy stan hipnozy. Głębszy stan hipnozy. 8, 7, 6, 5. Cofam cię w regresji wieku. Widzisz teraz
jesteś na plaży małą dziewczynką. Co się śmiejesz? Co jest? Jesteś małą dziewczynką. Cieszysz się? Tak? Co widzisz na plaży? Babę. Co widzisz? Babę. Baba? Co to jest baba? Baba. Baba? Robisz babki? Tu usiądź, rób babki sobie, połóż babki. Pokaż, jak się bawisz w piasku. Rób babki. Krzysiu, powie panu, kiedy zejdziemy z breaka i później jakim sprytnym... Ale to zrobię tu ludziom pokaz teraz, tak? Dobra, po breaku. Dobrze. Teraz bawimy razem. Dziecko się bawi. Tutaj jest głębszy w stanie. Teraz robisz babkę. Opisz mi, co robisz. Babę. Babę. A zobacz teraz. Tu, ta jest frytka. Babkę. Dajcie jakiś wiatrek, niech robi babkę. Jesteś mało dziewczynką. Może być to. Jesteś na plaży, bawisz się teraz. Masz wiadereczko, pobaw się. Pięknie bawisz się. Opisz mi, co robisz? Babę. Babę robisz, dobrze. Lubisz bawić się piasku? Tak. Pięknie. A zobacz teraz, chłopczyk ci zabiera wiadereczko. Oddaj go. Nie? Daj wiadereczko, chłopczyk. Daj wiadereczko. Daj wiadereczko, chodź. Zabierzesz jej wiaderko, chodź. Spróbuj. Zabieraj jej wiadereczko. No spróbuj zabrać wiadreczko dziewczynce. Dziewczynka nie da. Chcesz się sama bawić? Tak. Tak? Tak. A gdzie twoja mamusia jest? Mamusia? Tak. Gdzie mamusia? Tam. Tam siedzi mamusia. A może dziewczynką się pobawisz? Nie. Nie, sama. To baw się sama. Teraz ty jesteś w głębszym stanie hipnozy. Odliczam od 10 w dół. Jesteś małą dziewczynką. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Jesteś teraz małą dziewczynką. Opisz mi, ile masz lat. Tak, widzisz siebie. Słyszysz mój? Tak. 8. A ja cię sprowadzam do 6 roku życia. Do 6 roku życia. Do 6 roku życia. Tam nowa kaseta jest w torbie. Teraz do 6 roku życia. Masz 6 lat teraz. Widzisz siebie? Dobrze. Dobrze. Teraz jesteś na plaży. Popatrz teraz. Lubisz piasek? Lubię piasek. Pobaw się w piasku. Siadaj. Tu jest dziewczynka. Dziewczynka jest, baw się z dziewczynką w piasku. Jest to regresja wieku. Każdego można cofnąć do dzieciństwa. Jest to wspaniałe przeżycie bycia małą dziewczynką, bawić się w piasku. Jest to wspaniałe przeżycie. I takie przeżycie, tutaj śpią osoby, nie mam już czasu, żeby dalej. Tu pan Leszek bardzo dobrze reaguje, bardzo głębokim jest stanie. Proszę popatrzeć, dziewczyny muszą go trzymać, bo zaśnie. Ten bardzo dobrze śpi i dobrze i niech pozostanie. Dzieci się bawią tutaj, a ja teraz proponuję, żeby dziewczynki zatańczyły coś. Umiesz tańczyć? Tutaj jest dziewczynka, tu jest Agnieszka, pokażę. Lubisz Agnieszka tańczyć? Proszę państwa, witamy po reklamach. Cały czas trwa pokaz. Dziewczyny zostały cofnięte chyba do wieku 3-4 lat. Bawiły się w piaskownicy. Panie Andrzeju... Śpiewamy Wesołe Przedszkole. Wesołe Przedszkole. Panie Andrzeju, musimy z powrotem dobudzić wszystkich uczestników. Jesteśmy na antenie już. Musimy dobudzić wszystkich, dobrze? Proszę bardzo. Panie Andrzeju, musimy dobudzić. Pięknie. Jak się podobała zabawa? Nie. Bardzo dobrze. I ta już dziewczynka mówi dziecięcym głosem. Dobrze. Musimy dobudzić wszystkich, panie Andrzeju. Już na antenie jesteśmy już. Teraz cofnij się do tyłu, zaśniesz. Siadaj, śpi.
krzesełko jeszcze tutaj, teraz stojąc. Odliczę od 1 do 5, ty tylko, wtedy wybudzisz się. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, zapominasz wszystko, budzisz się. Wypoczęta, wyspana, przywitać się. Witam. Musimy wszystkich dobudzić, panie Andrzeju, musimy kontynuować program. Jak się czujemy? Super. Super, brawo dla pani. Teraz odliczę od 1 do 5. Wybudzę was. Wybudzicie się rzeźcy, wyspani, wypoczęci w bardzo dobrym nastroju. Kiedy liczę do 5, wtedy się budzisz i zapominasz wszystko. Raz, będziesz się zadowolona, uśmiechnięta. Będziesz się śmiała i cieszyła. Dwa, będziesz teraz wszystko wraca do normy. Tętno, puls, krew, żyła. Trzy, świadomość wraca do normy. 5, budzisz się. Wybudzona, wyspana. Dzień dobry, panie witamy. Andrzeju, jeszcze dwójka nam została. Jak się czujemy? Dobrze. Świetnie. Panie Andrzeju, jeszcze dwóch chłopaków. Dzień dobry. Co z nim zrobimy? Może go zostawimy? Musimy dobudzić, musimy. Teraz za chwilę ciebie wybudzę. Zapominasz wszystko. Za chwilę wybudzisz się rześki, wyspany, wypoczęty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jesteś wybudzony. Oczy otwarte. A ja bym tak pana zostawił. Jem. Nie, bo musimy program kontynuować, panie Andrzeju. Ale dziewczyny lepiej jem trzymają. Tak te... A teraz... Teraz, proszę państwa, Leszek będzie dochodził do świadomości, a my musimy kontynuować program. Przypominam, że trwa państwa głosowanie, ostatnie minuty, czy Edyta ma opuścić program, czy Agnieszka. Jeżeli chcą państwo, żeby program opuściła Edyta, wyślijcie SMS pod numer 7231 w treści wpisując 1 lub zadzwońcie pod numer teleaudio 0707 372 311. Ale jeżeli chcą państwo, żeby program opuściła Agnieszka, wyślijcie SMS pod numer 7232 w treści wpisując 2 lub zadzwońcie. Co tam się dzieje? Co tam się dzieje u Leszka? To sugestia pohipnotyczna, przepraszam. Że? Miał ucałować dziewczynę, ona jego wybudziła. Porządku. Czyli ze snu. Rozumiem. Właśnie. Jeżeli chcecie, żeby program opuściła Agnieszka, wyślijcie SMS pod numer 7232 w treści wpisując 2 lub zadzwońcie pod numer teleaudio 0707 372 322. Dla tych z państwa, którzy głosują, mamy nagrodę. Proszę państwa, a ja bardzo chciałem podziękować za ten wspaniały pokaz panu Andrzejowi Kaczorowskiemu. Dziękujemy panu bardzo. Dziękujemy, jesteśmy pod wrażeniem. No. Przepraszam. Co tam się dzieje? A Leszek tak zostanie? Ja tak nie chcę. Co zostanie, Andrzeju? Zostanie. Halo, Lesiu, tutaj masz swoje kobiety. Świetnie. Myślę, że podobał się państwu program, który przedstawiliśmy na żywo od strony telewizji. A teraz zapraszam na następny odcinek programu. Bar również uczestnikami tego samego miesiąca, listopadzie. W którym zobaczycie państwo wprowadzenie w hipnozę podobnych uczestników. Zapraszam. Dzień dobry. Moje nazwisko Kaczorowski. Kaczorowski, dzień dobry. Kaczorowski Andrzej. Witam. Marko Kaczorowski. Marko? Kaczorowski. Jakiś taki pseudonim chciałem przyjąć, Marko. Proszę państwa, zaproszono mnie tutaj, żeby zabawić was trochę i opowiedzieć na temat, proszę. Tak. No jak pani się godzi, to będziemy to zrobimy. Proszę państwa, proponuję szybciutko, rozluźnimy się. Tego się nie da szybko zrobić. Proszę przyjąć wygodną pozycję, w miarę możliwości oprzeć się do tyłu i nie krzyżujemy, proszę państwa, nóg. Opuszczamy. Zrobię z wami seans relaksacyjny, zobaczę jak osoby reagują w tym stanie. Jak można by było, to nóżki opieramy i rączki też nie krzyżujemy. Nie, słuchajcie, to nie jeszcze jest hipnoza, to nie jest seans jeszcze. Ja z was chcę rozluźnić tutaj. Teraz będę odliczał od 1 do 5. Wy się rozluźnicie w tym czasie. I oddychamy w ten sposób. Wdech przez nos i wydech przez usta. I teraz odliczam. No taki wdech. Wdech, wciągamy powietrze i do brzuszka i wydech przez usta. No, zaczynamy.
Wdech i powolny wydech. Całe ciało wasze się rozluźnia, odpręży. Drugi raz, dwa, wdech i wydech. Całe ciało rozluźnione. Trzeci wdech i wydech. Spokojnie rozluźnione wszystko. I czwarty raz wdech, to przez nos do brzuszka i wydech przez usta. Całe ciało się rozluźnia. I teraz pięć. Uwaga, wciągamy powietrze i przy wydechu wydech i zamykamy oczy. Wydech, oczy zamknięte. Całe ciało rozluźnione. I dalej Państwa uwaga skoncentrowana na oddychaniu. Powolne, głębokie oddychanie teraz wprowadza Was w głębszy stan. Przyjemnego stanu rozluźnienia całego ciała i duszy. Będę odliczał teraz od dziesięciu w dół. W tym czasie rozluźnicie się. 10. Wasze ciała rozluźniają się. Uwaga skoncentrowana w dalszym ciągu na oddychaniu. Poczujecie, jakbyście zasypiali, rozluźniacie się. Zapominacie wszystko. Pustka w głowie, nie ma teraz żadnych myśli. Wasze ciała robią się teraz przyjemne, takie ciężkie, leniwe, senne. 9. 8. Z każdym wydechem czujecie się lepiej. Rozluźniacie się. 7. 6. 5. 4. 3, 2, 1, 0. Pustka w głowie, nie macie teraz żadnych myśli. Wasze ciała stają się teraz przyjemnie, spokojne, leniwe, zmęczone, senne. W tym stanie, w stanie relaksu, odprężenia, będziecie słyszeli mój głos, ale wszystko staje się dla Was obojętne, senne, leniwe, zmęczone. Czujecie, teraz jesteście na plaży. Wyobraźcie sobie tą plażę, piasek, ciepły, słoneczny dzień. Kiedy myślicie o plaży, jesteście tam. Wyobraźcie sobie teraz przyjemny, ciepły, żółty piasek, niebieskie, błękitne niebo, morze. Zamykacie oczy. Wyobraźcie sobie, leżycie na piasku. Teraz w tym stanie będę odliczał od 10 w dół jeszcze raz. Kiedy doliczę do zera, zapadniecie jeszcze głębiej. W stan relaksu, odprężenia, w stan hipnotycznego transu. Pustka w głowie, 10. Ciężar ogarnia wasze ciało. Przyjemny stan rozluźnienia całego ciała i duszy. 9. Ciężar całego ciała powoli spływa w dół, ogarnia całe ciało, przyjemny stan rozluźnienia całego ciała i duszy. 8. Wszystkie czynności fizjologiczne wyłączone. 7. Krew w żyłach płynie wolno, zobaczcie teraz wasze ciało oddychają jeszcze wolniej, swobodniej, wchodzicie głębiej. 6. Serce bije wolniej, wolniej. 5. Pamięć, świadomość teraz całkowicie wyłączone. Odpoczywacie. 4. Poczujcie, jak woda przypływa, odpływa i wasze ciało odpoczywa. Śnisz. Piękny sen, spokój, cisza, śpisz. 3, 6, 9. Czujesz się lekko, spokojnie, jak jesteś na plaży. Czujesz teraz spokój, relaks. 3, 6, 9. Zapadasz głębiej. Ta cyfra zapisuje się teraz w twojej podświadomości i czujesz teraz głębszy stan rozluźnienia. Tak jakbyś napisał na piasku teraz cyfrę 369 i woda przypływa i zmywa tą cyfrę. Może ją zapomnieć. A twoje ciało już stało się teraz ciężkie, senne, leniwe. Śpisz i śnisz, zapadasz jeszcze głębiej i czujesz, że wszystko teraz stało się ciężkie, senne, zmęczone. Czujesz, jak teraz ciężar całego ciała spływa w dół. Ręce bardzo ciężkie, nogi ciężkie. Programuje was na poczucie wiary, siły, własne możliwości, zdolności, umiejętności. Teraz, kiedy tutaj jesteście, będziecie zawsze reagowali pewnie siebie. Będziecie teraz grali tylko siebie. Raz, ciężkie ciało zmęczone. Do końca seansu będziesz reagować tak, jak mówię teraz. Dwa, trzy, sześć, dziewięć, trzy, cztery, pięć. Teraz możemy otworzyć oczy. Wasze ciało dalej ciężkie, chcecie wrócić tu i teraz. I czujecie, że wszystko dalej przyjemnie, spokojne. Oczy otwarte. Otwierają się. No, był to przyjemny stan relaksu. Widzę, że tu osoby, widzę pan bardzo dobrze reagował, pani też tutaj. Jak czujemy się? Nie wiem. Przyjemne było doznanie?
A pan jak? Przyjemno, nie wiem, o co chodzi. Co? Ale o co chodzi? Jak, o co chodzi? Przyjemny był stan? Tak. Wczułem się w rolę, szczerze mówiąc, na samym początku, wiesz, odpłynąłem na tą plażę, którą mi polecił nasz pan psychoenergoterapeuta, czy jakoś tak. Poczułem klimat po prostu. Obudziłem się, to tak, taką dziwną minę zrobiłem z tego względu, że nie jestem na plaży, a poczułem się na plaży, odprężyłem się. I teraz poczuję, że pani zasypia. 3, 6, 9, śpisz. Wszystko teraz zasypia, śpisz teraz głęboko. Zapadasz głębiej, śpisz. Twoje ciało zasypia jeszcze głębiej, śpisz. I teraz zasypiając wstaniesz, kiedy odliczę od 1 do 3 i wejdziesz w głębszy stan hipnozy. Głębszy, coraz głębszy i zapominasz przy tym wszystko. 1, 2, 3, wstajesz teraz, jesteś już w głębszym stanie hipnotycznego stanu, podchodzisz do przodu, zasypiasz. Jesteś jeszcze w głębszym stanie przyjemnego stanu, rozluźnienia całego ciała i duszy, śpisz. Teraz twoje ciało zasypia głębiej, coraz głębiej zasypiasz, śpisz. I śnisz teraz, przyjemny stan, czujesz rozluźnienia całego ciała i duszy. Zasypiasz głęboko, można prosić pana? Zasypiasz głębiej. O, proszę, tu usiądź sobie. Nie mam usiąść? Tak, sobie tam usiąść, podeprzyć to. A tu pan, można, przytrzyma pan to. I zasypiasz głęboko, śpisz. I teraz odliczę od 1 do 3. Twoje ciało będzie sztywne jak deska. Będziesz deską, sztywna. Zasypiasz i zapominasz wszystko. 1, 2, 3. Sztywne ciało śpiące. Jesteś w głębszym stanie snu. Teraz zasypiasz głęboko. Twoje ciało sztywne, śpiące, śpisz. I teraz słyszysz mój głos. W tym czasie będziesz opisywała to, co widzisz. I odpowiadasz na moje pytania. Nie musisz tego pamiętać. Teraz opisz mi to, co widzisz. Jaki kolor ma nieba. Kolor nieba. Niebieski. Niebieskie niebo. Piękny piasek, dobra. Ciepło. Leżysz. Chmury są. Piękne chmury są. Piękny, cudowny dzień. I teraz widzisz to wszystko. Zobacz, leżysz na piasku. Zobacz ten piasek ciepły. Bardzo dobrze. Poczuj, jak teraz się czujesz na tym piasku. Bardzo miło. Miło. Miękki piasek? Miękki. Jest ci wygodnie? Bardzo mi, tak jak na gąbce. Na gąbce leżysz, bardzo dobrze. Leżysz na gąbce, miękkim piasku leży teraz, nie czuj niewygody. Bo teraz twój umysł wykonuje moje sugestie. I wszystko, co mówi, jest prawdą. I to, co mówi, jest prawdą. Śpisz, twoje ciało bardzo sztywne, jak deska. Silne, mocne. Jesteś deską, można dojść i pani spróbuje. Tu sprawdzić teraz, jaka sztywna deska, silna, mocna. I koniuszka jest na gąbce teraz. Na nogi proszę naciskać, już zawsze będzie. Tu sztywne nogi, jesteś na plaży. Jak zareagowali? Bardzo bym powiedział zainteresowani tym tematem, bo ogólnie to jest temat jeszcze tabu, psychohipnoza. Ja jestem jedyny w Polsce chyba, który tak śmiało do przodu idzie, demonstruje to nawet publicznie, bo pokazuje to po to też takie momenty hipnozy, żeby obalić pewne mity o hipnozie nieprawdziwe, gdzie często osoby przychodzą do mnie i mówią, boję się hipnozy. I teraz hipnotyzuję panią. 3, 6, 9. Ciężkie oczy, powieki. Zamykają się, sklejają się. Wchodzisz teraz w stan hipnozy. Teraz wchodzisz w stan hipnozy. Zapominasz wszystko, śpisz. Twoje ciało robi się teraz przyjemne, ciężkie, leniwe, senne. Zasypiasz głęboko, wchodzisz w głębszy stan hipnotycznego transu. Czujesz się bardzo dobrze. Jesteś na pięknej plaży, piasek, słońce, ciepło, piękny letni dzień. I czujesz się teraz świetnie, można, bardzo dobrze. I twoje ciało robi się teraz sztywne, drętwe jak deska. Wchodzisz w stan głębszy hipnozy. 3, 6, 9, śpisz, sztywna. Jesteś teraz deską, sztywna. Jesteś teraz deską, proszę przytrzymać. Nogi sztywne do góry. Jesteś deską, sztywne ciało. Śpiące, wchodzisz w głębszy stan hipnozy. Czujesz się bardzo dobrze, przyjemnie. Śpisz. Widziałam chłopaka, o. Ale nie wiem, nie widzę jego twarzy. Wiem, że wysoki. To wszystko. Jesteś na pięknej plaży. Zobacz, teraz jest przed tobą chłopak. Piękny, uroczy chłopak. Teraz widzisz go. Podoba ci się on? Przytul się do niego mocno. I teraz będziesz tak przytulona mocno, dopóki tego nie odwołam, on się nie uwolni od ciebie do końca życia. A może któraś dziewczyna zazdrosna i chce ją odczepić? Spróbujcie. Ja zagwarantuję wam, że nikt nie rozerwie jej.
No spróbujcie, chcecie ją odłączyć od niego, a ona jeszcze bardziej klei. Próbujcie, no niech pan spróbuje jego oderwać od niej. No zazdrośni jesteście, to jest pana. Niech pan weźmie z tej strony, próbujcie rozerwać, nic z tego. Jak mnie Agnieszka Tomala obejmowała, to też byłem w jakimś hipnotycznym transie, zupełnie z innego powodu. Także moje zmysły nie były do końca ostre. Może się... No nie, nie mówię. Czy nie, żeby mi było źle? Nie wiem do końca, co ze mną było. Mam tylko przebłyski niektórych rzeczy. Nie wiem więcej, ale tak gdzieś odchodzi to. I czujesz teraz, jakbyś była w brzuszku mamy. Teraz wprowadzam cię do brzuszka mamy. Tam, gdzie byłaś. Teraz opiszesz, przytulaj się mocno, śpi. 5, 4, 3... Już jesteś w brzuszku, czujesz tętno, puls. Bardzo dobrze. Jak się czujesz? Ciepło. Tak? Mhm. Ciepło, miło. Pięknie. Czujesz bicie serca, tętno, puls. Mama jest spokojna? Denerwuje się mama? Tak trochę. Co? Czym mama się denerwuje? Nie wiem. Ale czuję to. Czujesz to? Zobacz, teraz będziesz się rodziła. Przyspieszam ten moment. Płakać mi się chce. Płakać ci się chce? W tym czasie, kiedy w brzuszku jesteś, czujesz? Dlaczego płaczesz? Czujesz ten płacz? Teraz wyrzucisz ten płacz. Co czujesz teraz? Wyrzuć ten płacz. Mama się denerwuje. Co jest? Zobacz, jesteś w brzuszku mamy. Czujesz wszystkie jej emocje. Te emocje teraz wyrzucisz z siebie. Te emocje na zawsze wyrzucisz z siebie. Wypłacz, wyrzuć. Jesteś malutkim niemowlaczkiem, płaczesz teraz. Wyrzuć z siebie, uwolnij to całe napięcie z siebie. Bardzo dobrze, wyrzuć z siebie, tak. Zobacz, mama płacze twoja. Coś się stało? Teraz wiesz, co się z mamą dzieje w tym czasie, kiedy płacze. Bo kiedy mama płacze i dziecko płacze, co się dzieje? Ból. Ból. Mama przeżywa ten ból? Nie, jakieś nerwy, nie wiem. Nerwy cię napinają w brzuszku. Dziecko wszystko przeżywa to, co matka przeżywa. Kiedy matka pali, dziecko truje się. Kiedy matka się denerwuje, dziecko się denerwuje. A ty z jakiego powodu się denerwujesz? Nie wiem, jakąś sytuacją, kłótnia, coś. Kłótnia jest w tym czasie, kiedy mama jest w ciąży, kłótnia i dziecko płacze w brzuszku, bo mama płacze. To wszystko dziecko robi, to jest lustrzane odbicie matki. Tak, widzisz teraz. Teraz wyjdź na zewnątrz i zobacz, co z mamą się dzieje. Będziesz widziała tą informację z góry teraz. Patrz teraz, co się dzieje. Opisz mi tą kłótnię. Kłóci się z tatą. Z tatą się kłóci? No już możesz być spokojna. Już jestem spokojna. Bardzo spokojna, zamknij oczka. I teraz będziesz się rodziła. Przyspieszam moment porodu. Jesteś teraz, rodzisz się. Przychodzi moment, idziesz główką do przodu. Bardzo dobrze, teraz już jesteś. Opisz mi teraz, co widzisz. Rodzisz się. Tak? Opisz mi to uczucie. Tak? Kogo widzisz teraz? Dziwne to jest. Jak to? Dużo ludzi. Tak, dużo ludzi. Widzisz szpital? Jakoś takie tak. Niebiesko, takie delikatne, błękitne ściany. Tak. Widzisz ten poród? Zobacz tych ludzi, którzy są w czasie porodu. Kto to jest? Kogo widzisz? Twarz ma zasłoniętą. Twarz zasłoniętą? Czym zasłoniętą? Usta czy twarz? Usta. Usta zasłonięte. Tak. Jakaś pani. Tak. W długich włosach, długie. Takie do ramion. W jakim wieku ta pani? Tak około 30. 30. Jest to lekarka? Nie wiem. Czy pielniarka? Zobacz. Odbiera cię ona? Nie. A kto cię odbiera teraz, kiedy się rodzisz? Widzisz? Jest mężczyzna. Mężczyzna. Opisz mi, jak to czujesz, kiedy bierze cię na ręce. Ma okulary. Tak? Też okulary. Jak teraz czujesz się? Uśmiechnięta. Tak. Dobrze. Dobrze się czujesz. Cieszysz się, że się rodzisz? Zobacz na mamę teraz. Uśmiechnięta jest. Mama uśmiechnięta. Bierze cię mama na ręce, przytula. Łzy jej płyną, ale to
Ale się uśmiecha. Bardzo dobrze. Też się cieszysz, że się urodziłaś? Mhm. Chcesz żyć? Tak. Takie... Jakby wszystko wiruje dookoła. Ja w tym magicznym domu już tyle widziałem, że staram się być sceptyczny wobec wszystkiego. Natomiast niewątpliwie wierzę w to, że zostały wprowadzone w pewien stan i który je zmienił na chwilę. To nie było granie od początku do końca na pewno. Niech pan za ręce próbuje postawić na nogi ją. No, tak jak za ramiona ja bym proponował, no bo pan krzywdę zrobił. Dobra. No, niech pan spróbuje. Zobaczy pan, jaka ona śpiąca jest. Ona śpiąca jest. No, niech pan spróbuje coś z nią zrobić. Coś pan spróbuje z nią zrobić. No, niech pan ją chce do tego, to niedobre. Niech pan spróbuje coś z nią zrobić. Ona jest w stanie hipnozy. Ja ją teraz prowokuję, że ona zapada w głębszy stan. A pan ją może budzić teraz. Nic z tego nie wychodzi. Nic z tego. Zasypia ona głębiej. Zobaczy pan, jak zasypia. Śpi. 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 Proszę, śpi. Proszę, śpi. Proszę, ona nie czuje nic. Głowa opada w dół. Myślę, że cała ta atmosfera pozwoliła mi na to, żebym popuściła wodze fantazji i tak naprawdę połowa osób dała się w to wkręcić, a potem już im bardziej wchodziłam w to wszystko, tym bardziej mnie to bawiło i, no, i chciałam wypaść jak najlepiej, może też nie chciałam zrobić przykrości temu panu. Nie wiem, czy on uwierzył w to, że rzeczywiście jest to możliwe w takim miejscu. Mogę otworzyć jej oczy? Może, ale ona nie otworzy, no ma pielę. Proszę popatrzeć, jest w stanie hipnozy, co pani widzi? Aha. Nie ma pewnie. Jest w stanie hipnozy. No może pan popatrzeć, śpi teraz głęboko. Te dwie dziewczyny, one niewiele będą pamiętały. Nawet tam, że one będą, koledzy będą przypominali im teraz, no mogą być zawstydzone i powiedzieć, że ja i tak pamiętam, że ja w tym. Ale to jest taka forma też obrony. A teraz czujesz emocje związane z dzieciństwem. Co się dzieje teraz? Czemu płaczesz? Co czujesz teraz? Opisz mi. Jesteś małym dzieckiem. Tak? Gdzie jesteś teraz? Tak, czujesz te emocje, które teraz wypływają z ciebie. Tak, jesteś małym dzieckiem. Czemu płaczesz? Co się dzieje? Kogo widzisz teraz? Patrz teraz. Tak. Co widzisz teraz? Gdzie jesteś? Mama. Mama? Nie ma jej tutaj. Mama, nie ma jej mamy. A gdzie mama? Nie ma mamy. Płaczesz teraz, mamy nie ma. A gdzie ty jesteś w tym czasie? Tak? Opisz, tak? W domku. Tak? Z babcią. No. Z babcią jesteś. A gdzie mama jest? Nie ma mamy. Nie ma mamy. Czujesz teraz, jesteś małym dzieckiem. Ile masz lat? Zobacz. Tak? 6. Cofnę cię wstecz, kiedy jesteś tam, będziesz widziała teraz swoje poprzednie wcielenie. Pojawią się teraz obrazy, kiedyś ci przyjemnie, ciepło, wrócisz tam, skąd przyszłaś teraz. Popisz mi teraz to, co widzisz. Małe uliczki. Tak. Dorożki. Uliczki i dorożki widzisz. Tak, a ty gdzie jesteś? Idę sobie po ulicy. Tak. Zobacz, jak wyglądasz. Kim jesteś? Mężczyzną. Jesteś mężczyzną. Tak. A jak ubrana jesteś? Czarny płaszcz. Tak. Kapelusz na głowie. Ile masz lat? 35. 35. Gdzie mieszkasz? Zobacz swój dom. Wchodzę na górę. Na górę wchodzisz na schodach, po schodach. Mieszkanie? Kamienica. Kamienica. Zobacz swoje mieszkanie, jak wygląda twoje mieszkanie. Jest przytulne. Dużo książek. Dużo książek. Masz rodzinę? Nie. Sam mieszkasz? Tak. Jak ci na imię? Teraz usłyszysz to imię i powtórzysz. Aleksander. Aleksander. Teraz widzisz, jesteś tam w tym życiu. Jesteś mężczyzną. Zobacz, opisz mi swoje mieszkanie, które widzisz. Wszystko w drewnie, kominek. Pięknie. Drewno. Lubisz drewno? Tak. Lubisz książki? Lubię. Kim jesteś? Pisarzem. Pisarzem. Zbliżam się do końca twojego istnienia w tamtym życiu. Tak właśnie. Zobacz, ile masz lat, kiedy odchodzisz z tamtego życia, umierasz?
85. Ile? 85. Zobacz, jak wyglądasz. Starszy, siwiejący. Tak. Pan w okularkach. Tak. Pogodna twarz. Pogodna, miła. Zobacz, z kim jesteś. Nie ma nikogo. Nie ma nikogo. Sam mieszkasz? Tak. Zobacz swoje mieszkanie. Czy to jest to samo mieszkanie, jak poprzednio widziałeś? Mniejsze mieszkanie. Mniejsze mieszkanie. Zobacz swój dorobek z tamtego życia. Co czujesz? Zadowolona jesteś? Tak. Spokój. Spokój. Co uzyskałaś w tamtym życiu? Satysfakcję z samego siebie. Kim byłaś? Zwykłym człowiekiem. Pisałem trochę. Pisałaś trochę. Widzisz swoją pracę? Czy na czym praca polegała twoja? Bajkopisarz. Bajkopisarz Aleksander. Świetnie. To, co ten pan zrobił z Fritką i z Agnieszką, to malą. Nie wiem, być może, że one były hipnotyzowane. Ja tego nie mogę, nie chcę powiedzieć, że one grały, czy one... Ja to nie wiem, po prostu. Gdzie jesteś? Jest zamek. Tak? Na takim... Daleko go widzę. Zamek, tak. Mhm. Ale zbliżam się tak do niego. Tak. Na takiej górze jest... Ta góra ta była taka czyściutka, zielona. To jest chyba trawa. Mhm. Zamek jest bardzo piękny. Zobacz ta droga, którą idziesz. Jaka jest? Mm. Taka prosta, ona prowadzi do góry. Otwieram drzwi. Tak. Pełno ludzi jest dookoła mnie, tak jakby tak. Czekali na mnie. Mhm. Wszyscy są uśmiechnięci. Tak. Klaskają. Krzyczą. Moje imię krzyczą. Imię, powtórz imię swoje. Wiktoria. Wiktoria, twoje imię. Co robisz tam? Jesteś kim? Co to są występy? Co tam robisz? Nie. Tak? Nie. Tak? Krzyczą Wiktoria. Tak. Czekamy na ciebie. Zobacz tych ludzi, jak oni wyglądają, ci ludzie w tym miejscu. Są zwykli ludzie, bardzo tak. Zwykli. Nasza księżniczka? Nie. Ktoś tam krzyczy. Tak. Teraz Wiktoria, słyszysz słowo. A teraz zobacz swoje słowa, które sama wypowiadasz. Teraz energetycznie odczujesz. Będziesz znała znaczenie tych słów. Zobacz, w jakim języku odpowiadasz. Słyszysz tych ludzi. Nawet słyszysz powitanie, jak krzyczą. Powtórz słowo, mów. I love you. I love you. Dalej, powtarzaj. Princess. I love you. Słyszę tylko I love you. Kochają cię? Mhm. Teraz słyszysz słowa. Teraz widzisz, w jakim języku ci ludzie mówią. Język? Bo jest po angielsku. Po angielsku. Mhm. Zobacz, gdzie mieszkasz w tym czasie. Jakie to państwo jest? Jaki kraj? Górzysty. Górzysty. Mhm. Jest morze. Tak. Jestem takim tak. Daleko od innego, tak jakby z pełną dookoła łąk, taki las, jest taki przestrzeń. Pięknie. Jest tak bardzo pięknie. W hipnozie nie można mówić o poddaniu się lub presji. Hipnoza jest faktem i jest intymną rzeczą, jeśli jest oczywiście uczciwa. Ale ja sami tam wynika z naszych tych rzeczy, że może być uczciwa i może być nieuczciwa. I więc jeśli tego typu
Nie znam tu słowa, czy to jest dobre, pokaz lub prezentacja, to jest właściwsze określenie, prezentacja. Istnieje, więc prezentacja jest jedynie prezentacją. A prezentacja nie może przybierać formy autentycznego zabiegu hipnotycznego, jeśli można użyć słowa zabieg hipnotyczny. Masz 5-6 lat, jesteś na tej plaży teraz i widzisz siebie, bawisz się teraz w piasku. Opisz, jak wyglądasz. Krótkie blond włoski. Pięknie, bardzo dobrze. I teraz masz wiadereczko. Pójdziesz do piasku, będziesz się bawiła tym wiaderkiem. Damy wiaderko tutaj. Proszę bardzo, wiadereczko, usiądź do piasku, pobaw się. Weź sobie. Wstań, jesteś małą dziewczynką. Piasek, siadaj, baw się. Wsypuję piasek do foremki. Tak. I co robisz? Babkę. Babkę robisz teraz. Jesteś małą dziewczynką teraz, bardzo dobrze. Nalej wody jeszcze troszkę do tego. Wymieszaj troszkę tą babkę teraz. I zobacz, teraz chłopczyk ci zabiera to wiadereczko. Zabierz mu. Zobacz, zabiera ci teraz. Zabiera ci wiadro. Czyje to wiaderko jest? Moje. Oddaj. Nie. Oddaj. Oddaj. Zabiorę ci. Beksa. Beksa. Beksa małe. Pamiętam plażę i bawiłam się z dziećmi. Z dziećmi się bawiłam. To była dziewczynka chyba jedna, nie wiem, jakoś tak. W każdym bądź razie było coś takiego. Co dziewczynka robi teraz? Babki. Babki robi? Wsypuje piasek. Tak. Teraz popatrz, dziewczynka da ci wiadereczko. Dasz jej wiadereczko, koleżance? Dasz jej? Da ci wiaderko. Weź wiaderko, nasyp piasku sobie. Mhm. Weź ją za rączkę, powiedz, żeby zatańczyła z tobą. Chodź, chodź, pokażę ci ona, jak tańczy. No, zatańcz z nią. Wstań. Popatrz, teraz zaśpiewajcie piosenkę jakąś. Zatańcz teraz. Mhm. Potańcz teraz. No, ładnie. Tak, pięknie. Niedźwiedź śpi. My się nie boimy, a jak się zbudzi, to nas je. Teraz pięknie, bardzo dobrze, przyjemnie. Widzisz, jak ci koleżanka zabawiła teraz? Podoba ci się ta piosenka? Bardzo dobrze, widzisz, umiesz tańczyć. Uśmiecham się do niej. Tak? Pięknie, a ona uśmiecha się? Taka jest zadowolona. A więc czuję się taka... naładowana energią, silna, dobrze mi się oddycha, jednocześnie spokojna. Kiedy wyprowadzę ci z hipnozy, będziesz liczyła od 1 do 10. Tak jak ja powiem i tak będziesz liczyła. Dopóki tego nie odwołam, tak będzie się działo. Raz, dwa, cztery, sześć, osiem, 10. Teraz już pamiętam. Twoja podświadomość i tak będzie reagowała. Raz, dwa, cztery, sześć, osiem, 10. Będziesz powtarzać, dopóki ja nie odwołam tego. Raz. Wszystko wraca do normy, tak jak rano budzicie się i wiecie, jak sen łatwo zapomnieć po przebudzeniu. Dwa, trzy, cztery, pięć. Jesteście wybudzeni. Oczy otwarte. Pani Agnieszko, niech pani mi policzy od 1 do 10. Patrzy mi pani w oczy i liczy. 1, 2, 4, 6, 8, 10. Bardzo dobrze. Jeszcze raz. 1, 2, 4, 6, 8, 10. 3, 6, 9. Śpisz. Słyszeliście? A teraz, kiedy cię wybudzę, wytrzesz nos. Będziesz miała koniecznie potrzeby wytarcia nosa. Wytrzysz 3 razy nos. Będziesz tego pamiętała, wykonasz to polecenie. Później odwołam to wszystko i poczujesz się dobrze. Jesteście wybudzeni, oczy otwarte, przyjemnie, wszystko znika, całe ciało rozluźnione. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Wytara nos. Co się dzieje z nosem? Coś? Proszę. Swędzi nos. Co ty tu robisz? Swędzi nos?
Trzy razy. Sprawdziliście, policzyliście, tak? Nie byłam w hipnozie, natomiast podeszłam do tego bardzo profesjonalnie. Znaczy ja wiem po prostu, kiedy kontroluję to wszystko i jak to naprawdę wygląda. Może jest coś w tym rzeczywiście, bo były takie momenty, kiedy czułam takie ciepło w ogóle w sobie. Płakać ci się chce? W tym czasie, kiedy w brzuszku jesteś, czujesz? Dlaczego płaczesz? Czujesz ten płacz? Teraz wyrzucisz ten płacz. Co czujesz teraz? Wyrzucisz ten płacz. Mama się dopróbuje. Co jest? Zobacz, jesteś w brzuszku mamy. Czujesz wszystkie jej emocje. Te emocje teraz wyrzucisz z siebie. Te emocje na zawsze wyrzucisz z siebie. Wypłacz, wyrzuć. Jesteś malutkim niemowlaczkiem. Płaczesz teraz. Wyrzuć z siebie. Uwolnij to całe napięcie z siebie. Bardzo dobrze, wyrzuć siebie, tak. Co czujesz teraz? Opisz mi. Jesteś małym dzieckiem. Tak, gdzie jesteś teraz? Tak, czujesz te emocje, które teraz wypływają z ciebie. Tak, jesteś małym dzieckiem. Czemu płaczesz? Co się dzieje? Kogo widzisz teraz? Patrz teraz. Tak. 3, 6, 9, śpisz. I teraz usunę napięcie z twojego kręgosłupa i poczujesz, że wszystko poleci do tyłu, bez lęku, bez strachu. 1, 2, 3. Śpisz. Bardzo dobrze. Jesteś jeszcze w głębszym stanie. 1, 2, 3. Sztywne ciało śpiące. Jesteś w głębszym stanie snu. Teraz zasypiasz głęboko. Twoje ciało sztywne, śpiące, śpisz. Niech pan wstanie. Proszę przesunąć dalej krzesło, wstać. Tak, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Śpisz teraz, głęboko śpisz. Sztywne ciało, silne, mocne. Teraz jesteś deską sztywna. I śpisz głęboko, niech pan przytrzyma ręką. Teraz śpisz, jesteś na pięknej plaży. Cudowny, wspaniały piasek. 3, 6, 9, śpisz. A teraz znika czucie muzyki, zapominasz wszystko. 3, 6, 9, śpisz. 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 I muzyka znika. Śpi. Śpi. Proszę, śpi. Proszę, śpi. Proszę. Ona nie czuje nic. Głowa opada w dół. No takich rzeczy to wspomnieją, to są dziecinne troszkę, przecież określę. Śpi ona. No proszę zobaczyć. Tak widzi pan. Zasypia. Mogę zobaczyć jej oczy? Zasypia. Mogę otworzyć jej oczy? Może, ale ona nie otworzy, ona ma bielmo. Proszę popatrzeć. Jest w stanie hipnozy. Co pani widzi? Aha. Nie ma, powie. Jest w stanie hipnozy. No może pan popatrzeć, śpi teraz głęboko. Panie Damianie, chodź pan do mnie. Proszę bardzo. Teraz również dziękuję państwu za obejrzenie tego programu w domkach. Zostawiam wypowiedzi nawet uczestniku programu Bar bez komentarza i zapraszam na drugi program bezpośrednio z Karolem, również uczestnikiem baru, z redaktorem Januszem Zagórski, który będzie prowadził ten program. Bardzo dziękuję. Nie wiem, czy ty sobie zdajesz sprawę, że takie rzeczy nie przychodzą człowiekowi tak po prostu, jakby z niczego. Nie wiem, czy ty sobie zdajesz sprawę, że tego typu zainteresowania właściwie dla nas, dla badaczy UFO, są takim sygnałem, dzwoneczkiem, że ten człowiek z tym fenomenem musiał już mieć kiedyś coś wspólnego. Może o tym nawet nie wie i nie pamięta, ale gdyby tak go wziąć na porządną regresję hipnotyczną, to muszę ci powiedzieć, że ty byś się kwalifikował do tego typu, wiesz, sesji. I kto wie? W takim razie czekam. Poważnie? Poważnie. No to możesz załatwione. Przed chwilą się obawiałem poddać hipnozie, ale nie mogę się obawiać, bo w momencie, kiedy się zdecydowałem, każda obawa jest jakby moim słabym punktem. O, jesteś, cześć. Cześć, Jan, hej.
Dzień dobry. Zdecydowałeś się na to wszystko, to fantastycznie, zobaczymy co wyjdzie. Andrzej Kaczorowski od lat współpracuje z nami, pomaga nam w sytuacjach, kiedy mamy ludzi, którzy mają jakieś dziwne przeżycia, coś z kosmosem się dzieje. Mogą być piękne podróże, mam nadzieję, że tak będzie, Andrzej. Spróbujemy. Popatrz mi, Karol, w oczy teraz. Będziesz patrzył się głęboko w oczy. Poczujesz teraz zmęczenie. Patrzysz głęboko w oczy, twoje oczy robią się ciężkie, zmęczone, senne. Teraz powieki powoli zaczną opadać w dół. Już oczy łzawią, łzawią, łzawią. Patrzysz mi w oczy, zasypiasz. Śpisz, śpisz, śpisz. Powieki łzawią. Powieki teraz powoli sklejają się, całe ciało robi się ciężkie, leniwe. Oczy łzawią, powieki się sklejają. Sklejają 5, liczy do zera, powieki sklejają się. 4, 3, 2, 1, 0, śpisz. Teraz twoje powieki już mocno sklejone. Całe ciało staje się teraz ciężkie, leniwe, senne, zmęczone. I teraz powoli zasypiasz. Odliczam od 10 w dół. Twoje ciało robi się teraz ciężkie, leniwe, senne. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, śpisz. I teraz powoli zasypiasz. Teraz przyłożę rękę do czoła, do głowy. Poczujesz ciepło i teraz koncentrujesz swoją uwagę na cieple. Ciepło spływa na czoło. Oczy, powieki dalej sklejają się. Całe ciało jest ciężkie, leniwe. Śpisz. Śpisz. Teraz bardzo dobrze. Twoje oczy sklejone. Całe ciało stało się ciężkie, leniwe, senne. Śpisz. Wszystko opada w dół. I teraz będziesz próbował otwierać oczy i poczujesz, że powieki już są sklejone. Czujesz ciepło na czubku głowy. I kiedy czujesz ciepło, próbujesz otwierać powieki. Powieki ciężkie, ciężkie, sklejają się bardziej. Teraz ciepło spływa na czoło, znowu na powieki. I teraz powieki znowu sklejone. I tak powieki sklejone pozostaną do końca seansu. Teraz ciepło dalej spływa w dół. Możesz próbować otwierać oczy i czujesz już opór. Powieki mocno sklejone. Próbujesz otwierać oczy i czujesz, że nic z tego. Próbujesz. Teraz pobudzam wszystkie wspomnienia twoje z dzieciństwa. Patrz, teraz te obrazy pojawiają się. 3, 2, 1, 0, pustka w głowie. Teraz jesteś małym chłopcem. Teraz mam dostęp do twojej podświadomości, do archiwum twojego pamięci. Widzisz swoje dzieciństwo. Patrz na siebie, jak wyglądasz. Opisz siebie. Strasznie chudy. Tak. Włosy? Twarde. Krótkie. W czym jesteś ubrany? Jakaś chińska koszulka. Z kim jesteś? Z babcią, braćmi i siostrą. Na piasku. Na piasku jesteś. Ile masz lat? 6 coś. 6 lat. Widzisz siostrę? Opisz mi ją. Ile ma lat siostra? Ona coś chyba 8. Starsza siostra. Tak. Zobacz, w czym jest. Jak ubrana. Nie wiem, coś tak chyba jak ja, ale trochę bardziej po kobiecemu. Tak. Włos ma taki czarny, duże oczy. Tak. Bawisz się w piasku. Zapomnij teraz wszystko, połóż się. Śpij, śpij, śpij. Cofam cię wstecz. Cofnę cię do brzuszka mamy. Teraz zapominasz o wszystkich sytuacjach. Czujesz się teraz spokojnie. Opisz mi teraz, jak się czujesz. Tak? Masz uczucie to? Po 50 metrów do każdej takiej ściany. Tak. Było tak bardzo daleko, wszystko czerwone. I tak bardzo daleko do czegokolwiek. Jestem taki mały. Tak. Taki malutki i wszystko takie duże jest wokół. Mama spokojna. Sobie leżę i tak się obracam, jakby bez grawitacji. Dobrze, teraz wiesz, będziesz mniej większy, będziesz się rodził. Nie chcę z mamy sobie tak wychodzić. Nie chcesz sobie zostać tam? Co to? A z mamy wychodzić, znaczy ładne, ale nie chcę.
Chcesz zostać w brzuszku mamy? Jest ci tam dobrze? No, pewnie brudny szpital, pewnie wszystko takie niefajne, u mamy dobrze. Dobrze jest, ale zobacz, jest konieczność, wypycha cię energia teraz do przodu. Patrz, teraz wychodzisz. Co dobrze mi pępek zawiążył. Przytul się do mamy. Co czujesz teraz? Mama kocha mnie. Teraz będziesz przechodził wyższe poziomy. Tam z góry zobaczysz swoje poprzednie, nawet wcielenie. Będziesz widział siebie z teraz, z góry, poprzednie życie. Opisuj, co robisz, czym się zajmujesz. Normalnie zamykam z rana z domu. Biegam po mieście. Kaczki ganiam, dziewczyny ganiam. W łuku strzelam. Jestem inteligentny, ale nie chcę mi się zgłębiać, bo wiem, że wszystko leży na powierzchni. Wszystko, co jest ważne. Teraz zobacz, będziesz... W owocach, w wodzie, w chmurach, wszystko jest podane jak na dłoni. Nie ma co ślężyć nas książkami. Gdzie są te informacje? One z powietrza tak wzięte. Dobrze, bierzesz z powietrza te informacje. Zobacz teraz, będziesz odchodził z tamtego życia. Będziesz widział, kiedy umierasz. Odchodzisz, opiszesz swoją śmierć. Zobacz, ile masz lat. Teraz wprowadzę ci tamto życie do końca. Zobacz, jak śmierć twoja wygląda. Tak, jakbym chciał. Tak? Po 70, tak spokojnie, tak już. Że wiem, że przeżyłem dobre życie. Tak? Co robiłeś w tamtym życiu? Patrz. Kim byłeś? Oj, chyba powiem jakimś rzemieślnikiem. Tak? Zobacz, co robiłeś. A chyba coś tam. Patrz teraz. Co to za zakład? Tak? Oj, obawiam się, że szewc z tej chaty wylatuje, lecę do góry i tam... i się tak zawieszam. I wiszę w tej białej wacie. Jasna wata. Jasna wata. Co mówi ci słowo UFO? Mów. UFO to są emocje, których nie można opisać. UFO to są zjawiska, których... Tak. Których nie ma, a jednak są. To są emocje, które można pokazać. Tak. Ale to jest tylko ich wizerunek. Ulepnam tutaj takiego stworka, tu i teraz. Opisuj. On jest po prostu takim kablem. Tak setki kabli. On nie ma zasilania, a jednak jest w nim energia. To jest po prostu kabel. Kabel mieć. Robot? Nie, roboty mają cel. On nie ma celu. On nie ma celu, to jest po prostu... Może pan pójść, kupić 100 metrów kabla. Wziąć, zgnieść go w kulę. I proszę sobie wyobrazić, że w środku płynie prąd, a nie ma zasilania. To jest właśnie ta energia. Widzisz swoją przyszłość teraz? Nie jest fajna. Co masz robić w życiu? Opisz. Tak? Nie jest fajna, bo mogę być sam. A z kim jesteś? Sam jestem. Zobacz, jak wygląda twoja praca w przyszłości z ludźmi. Widzisz siebie? Widzę siebie, że mam pracę, w której jestem szczęśliwy, bo pracuję z dużą ilością osób młodych. Lubisz tworzyć? Jesteś wrażliwym człowiekiem? Czujesz tą swoją wrażliwość? Gdzie ją realizujesz teraz? W co lokujesz ją? Zobacz swoje twórcze działania. Gdzie byś chciał ulokować swoją wrażliwość? Chciałbym siedzieć w domu. Chciałbym mieć w końcu swoje mieszkanie, swój pokój. Swój spokój, w którym bym siedział i dupał po prostu nad biurkiem. Całą noc i cały dzień, tylko bym wychodził do sklepu po mleko. A zobacz teraz to, co będziesz robił w życiu. Patrz swoją, kiedy jesteś samotny, zobacz. Czy ta samotność ci doskwiera? Nie, to trzeba się z nią pogodzić.
Wszystko powoli wraca do normy, pustka. Będziesz czuł się bardzo dobrze, będziesz się śmiał. Chciałoby się zasnąć. No, poruszaj główką, puść na dół troszkę główkę, nabierz powietrza, puść jak najwięcej powietrza i do góry wydech. Tak, dopuść powietrza do przepony, nabierz powietrza i to najważniejsze i wydech wszystko. Wydycha i znowu wdech i wydech. I dobrze, oczko otwarte, jesteś wybudzony, witamy cię tutaj i teraz. Jak się czujemy, Karol? Dziękuję za współpracę. Byłeś niesamowity, że ci powiedzieć. No, przyjemnie również. Było nieźle. W XVII wieku byłem szewcem. W XVIII. Państwo sobie jeszcze... Samotnym szewcem, który umarł w wieku po 60. Postanowiłem, że umrę, poszedłem do swojej izby, widziałem jak umieram, położyłem się na komodzie, na ławie, skończyłem fajkę, położyłem się, zobaczyłem jak odlatuję. No. Ja w XVIII wieku, w 1730 roku umarłem. No, nieźle, co? Byłem szewcem. Ja byłam Kleopatrą. O, oklepane. Myślę, że Państwu podobały się te programy. Przedstawiłem fragmenty z trzech spotkań jedynie, choć ich było więcej. Proszę, pozostawiam ten film bez komentarzy. Myślę, że Państwo po oglądnięciu nabiorą swoich opinii na ten temat, choć zastrzegam, że tutaj tylko były pokazane seanse estradowe. Proszę nie łączyć to z seansami terapeutycznymi. Ja zawsze zastrzegam w swoich programach, że na estradzie nie ma terapii, a w terapii nie ma estrady. Jedno i drugie to jest różnica. A więc osoby oglądające ten program mogą być pewni, że tego nie doświadczą u mnie w gabinecie. W gabinecie będziecie poddani, jeżeli zdecydujecie się innym seansom, ale terapeutycznym, zastosowaniem imagoterapii. Świetnie. Zapraszam również do obejrzenia moich tych filmów na bezpośrednio emitowanych przez telewizję, na YouTube pod tytułem Bar na żywo, seansy w domkach, seans z Januszem Zagórskim, z Karolem, również na żywo ten program był w telewizji puszczany. Wobec tego zapraszam na moje strony internetowe, tak jak podane tutaj jest na tym. No i dyskusje, jeżeli macie Państwo pytania, proszę bardzo. Dziękuję za obejrzenie i za cierpliwość. Uważam, że obejrzenie od początku do końca da Państwu obraz, jak wyglądają seansy estradowe. Życzę przyjemnej zabawy. Zapraszam do pozostałych filmów na YouTube, na moją stronę internetową. Świetnie, dziękuję bardzo.